Cześć wszystkim, dzisiaj mam dla was potężny materiał, bo praktycznie dla każdego jest nowy pakiet w Fortnite, który powiem wam jak dzisiaj zdobyć. Nie jest to fake, nie jest to clickbait i nie jest to zestaw Prowlera, o którym też będę mówił, i o jeszcze kilku innych skinach, które będą miały darmowe style, ale o tym pakiecie na 100% nie wiedziałeś i faktycznie możesz go teraz odebrać i koniecznie to zrób, bo nie wiadomo jak długo promocja będzie aktywna, więc naprawdę warto to zrobić. Ale wy pamiętajcie, żeby walnąć teraz subika, łapeczkę w górę i wpisać kodzik Seikam w sklepie, jeśli wam pomogłem i dzięki mnie odebraliście sobie te rzeczy. Oczywiście Inside Discord, TikTok w opisie, wbijajcie, będzie miło i sekunda do partnera. Tezotopia to ogromny projekt Play to Earn, oznacza to, że ty też możesz zarabiać grając w tą grę. Gra polega na budowaniu swojej wyspy wraz z armią. Następnie możemy brać udział w walkach pomiędzy różnymi graczami. Za każdą walkę jesteśmy wynagradzani tokenami oraz NFT o odpowiedniej wartości. Podczas gry również zdobywamy surowce, którymi możemy podnosić wartość swojej armii. Dodatkowo zdobytymi nagrodami możemy handlować i wymieniać je na pieniądze. Tezotopia to nowy typ gry, której wszystko co posiadasz możesz sprzedać lub wymienić i za samo granie możesz po prostu zarabiać. Koniecznie sprawdź ten projekt, bo moim zdaniem jest to przyszłość gamingu. Twitter, Discord i resztę socjali oczywiście znajdziecie w opisie. Projekt śledzi już ponad kilkadziesiąt tysięcy osób. Pierwsze co powiemy sobie o temacie Prowlera, bo to też warto wspomnieć. Generalnie pojawi się już nowy pakiet, który możecie zrobić całkowicie za darmo, jeśli posiadacie karnet bojowy. Wystarczy, że wykonacie zadania, które znajdują się w karnecie w ukrytym skinie. Wystarczy sobie wejść i te zadania będzie już mieli. Można zrobić cały pakiet, są tam kill-offy, lotnie, jakieś tam skiny, no i oczywiście jakieś tam dodatki. Generalnie zadania są mega proste, ja je wykonałem w ciągu dwóch gier na streamku, więc naprawdę łatwo można to zrobić. Są one mega easy, więc nie nagrywam żadnego poradnika i można już wszystkie zdobyć. Ten skin miał jakieś dodatkowe style czy nie, tego jeszcze do końca nie wiadomo, aczkolwiek na pewno warto sobie go odblokować. A jeśli ktoś jeszcze nie ma karneciku, to koniecznie kupcie z kodem SEIKAMSAR, no i właśnie Prowlera już odblokowujcie. Kolejna sprawa, czyli dodatkowe style do postaci. Pojawią się nowe style, które będziemy mogli odblokować. Już jeden styl się pojawił, oczywiście jest on do Ruby, która jest w wersji tej podstawowej, czyli czerwona Ruby. No i następnie jeśli wejdziemy do gry, macie tego skina, za darmo secie skin w takim po prostu motywie troszkę bajkowym, czyli takie właśnie bluza taka pomalowana w różne naklejki, wygląda to mega sweet. No i generalnie jeśli komuś się ten styl podoba, to wystarczy, że zalogujesz się do gry i jeśli masz Ruby, to już powinieneś go dostać. Ja sobie też nim grałem i naprawdę wygląda ok. Jeszcze jeden skin dostał dodatkowy styl i od razu tutaj dodam, że nie są to skiny unikalne, co znaczy, że po prostu jeśli na przykład chcesz zdobyć dalej te skinki, te style dodatkowe, to możesz jak najbardziej to zrobić. Jedyne co musisz mieć, to po prostu zakupić sobie Ruby i możesz ją dalej odblokować w tym stylu. Nic nie musisz robić, tylko będzie to już taki styl na zawsze. Mówię o tym dlatego, że część skinów, na przykład jak ryba, posiadały skiny dodatkowe, które można było zdobyć tylko w określonym czasie. Tutaj coś takiego nie zachodzi, ale pojawi się nam jeszcze jeden dodatkowy styl, a właściwie dwa, będą do tego skina, którego widzicie teraz na ekranie. Styl będzie związany z lawą, magą, ogniem, no i generalnie ma się pojawić jeszcze w tym sezonie, dokładnie nie wiadomo kiedy, i będzie po prostu jako taki dodatkowy styl. Likerzy właśnie już o tym informują i na pewno warto mieć to na uwadze. Ja tego skina mam, polecam go, no i też na pewno niedługo pojawi się w sklepie, jak tylko dostanie dodatkowy styl. Kill-off również będzie miał ten sam motyw, czyli właśnie motyw ognia. No i trzeba przyznać, że wygląda to mega spoko. O, generalnie ten skin ma już chyba dwa style z tego co każe, więc jak najbardziej warto sobie to ogarnąć. Ale teraz przejdźmy do najważniejszego motywu naszego odcinka, czyli darmowy pakiet, jak go zdobyć i o co dokładnie chodzi. Nie wiem, czy kojarzycie taki pakiet, który jest związany z Intelem. Kiedyś była taka akcja, że musieliście mieć procesor Intela z jakiejś tam konkretnej generacji. No i niestety tam głównie były te nowsze generacje. Dużo osób się wtedy niestety nie zapało na ten event. No po prostu wymagania były dosyć duże. No i teraz to się zmienia, każdy może dostać na przykład skina, kill-off oraz lotnie. Co musi zrobić, jest to oczywiście w pełni darmowe, zaznaczam. Najgralnie jedne co musi zrobić, wykonać zadania i wbić odpowiedni level w specjalnej aplikacji. Ja wam podam tą aplikację oczywiście na dole w opisie. W skrócie, jest to oficjalna strona Intela, na której ściągamy taki jakby ich software, coś ale po prostu Epic Games, Steam, po prostu ich jakiś program. Następnie rejestrujemy się tam, no i tam będziemy mieli do wykonania różne zadania. Po wykonaniu tych zadań będziemy dostawać kolejne levele i po wbiciu 16 levela dostajemy ten pakiet całkowicie za darmo do Fortnite'a. Będzie go mógł odblokować każdy. Jedynym wymaganiem to po prostu wbić sobie te levele, wbić sobie to wszystko. No i oczywiście musicie mieć procesor Intela. Tutaj niestety żadnej listy nie znalazłem, jakie procesory mogą brać udział. Z tego co widziałem na necie, podobno wszystkie procesory nawet mogą brać udział. Niestety informacje są ograniczone, bo promocja wyciekła dosłownie tak naprawdę jeden dzień temu, więc ja was od razu o tym informuję. No i myślę, że każdy powinien spróbować. Generalnie jeśli nawet ktoś nie ma procesora Intela,
to jak najbardziej też może to robić, no bo nie oszukujmy się, ale raczej każdy ma jakiś znajomych, ma jakąś rodzinę, która ma jakieś tam komputery, no i Intel i tak jest najpopularniejszym procesorem, więc większość komputerów nawet u rodziny czy u znajomych prawdopodobnie taki procesor będzie miała, więc jak najbardziej możecie sobie to ogarnąć i szczerze polecam, ja ten pakiet odebrałem już wcześniej, przy pierwszej promocji, no i naprawdę wygląda on mega spoko, co wam zaraz pokażę, więc jeśli ktoś po prostu chce go zdobyć, jak najbardziej można to zrobić, promocja jak długo będzie trwała, niestety nie wiem, ale warto wspomnieć o tym, że nie są to jedyne nagrody, bo również za wykonanie tam wyzwań i wbicie kolejnych leveli dostajemy jeszcze więcej innych nagród, więc na pewno jest to ciekawa opcja do zdobycia czegoś fajnego darmowego. Jesteśmy teraz na stronie i tutaj dokładnie pokażę wam, jak ta stronka działa. Grani jest to Intel Gaming Access, link do niej znajdziesz oczywiście w opisie, no i musisz sobie zrobić konto i zarejestrować się, no i potem następnie pobrać sobie graczkę. Jest tu dużo różnych graczek, w której możesz robić tam misję, no ale generalnie działa to w ten sposób, że wbijamy sobie tutaj sign up, no i tutaj sobie wypełniamy, mamy adres e-mail, imię, nazwisko, mamy sobie tutaj podać resztę rzeczy, no i następnie możemy sobie dołączyć. Następnie klikamy sobie download app, no i tutaj musimy pobrać sobie tą aplikację, no i następnie po pobraniu tej aplikacji instalujemy sobie ją. Również można się pobrać Overwolf, czyli właśnie jeden z programów, który jest połączony z tym, aczkolwiek jest to w 100% bezpieczne. Klikamy sobie download i następnie, jak widzicie, tutaj mi się pobrało Intel Gaming Access, no i następnie po prostu sobie to odpalamy, klikamy sobie, żeby to uruchomić i po instalacji po prostu będziemy mieli już program gotowy do używania, odpalamy sobie go, no i po prostu mamy wykonywać tam jakieś zadania. Z tego co sprawdzałem, zadania są naprawdę proste, no i tutaj również mamy informacje, że dostajemy na przykład właśnie in-game itemy, jakieś tam dodatkowe przedmioty, jakieś mamy giveaway'e, no i mamy również zdjęcia, jak ta aplikacja wygląda, generalnie jest na prosto zrobiona, mamy po prostu tutaj nasz profil, następnie mamy właśnie czas, na jaki tutaj zebrany exp, ile graliśmy, ile w tam gramy, nasze gierki dane, no i również mamy tutaj zakładki dalej, na przykład właśnie z wykonywaniem questów, tutaj musimy zdobywać ten level, 16 level musimy wbić, no i tutaj na przykład mamy właśnie, że musimy po prostu logować się, musimy zagrać 30 minut w giereczkę, musimy zagrać w dwie różne giereczki, no i za to dostajemy mega dużo expa, więc wystarczy sobie to porobić, naprawdę spoko opcja, no bo nie dość, że gracie w gry, no to jeszcze możecie zdobyć inne darmowe przedmiotciki, po prostu jakiś tam inny giereczek, w które gracie. Ja akurat mówię tutaj tylko o Fortnite, bo na tej grze się skupiamy, aczkolwiek z tego co słyszałem, gier jest naprawdę dużo i można czasem coś fajnego wyczesać. Jesteśmy już w grze i teraz pokażę ci, jak po prostu ten pakiet wygląda i co dokładnie zawiera. Jest to dokładnie ten skinek, który widzicie i jak widzicie, ja mam to oczywiście odblokowane. Jest to plażowy podróżnik, zestaw Pluton Pływaków i jest to generalnie dosyć stary skin, bo ta promocja była około tam rok temu, czy nawet dłużej. Skin wygląda w ten sposób, naprawdę muszę przyznać, że wygląda mega spoko, jakieś nim całkiem sporo grałem, nawet się po prostu fajnie bawiłem i granie sam skin sobie jest mega prosty, fajne kolorki, niebieskie, oczywiście tutaj w takim motywie trochę Intela kolorystycznie, jest taki zwykły ziomeczek, ubrany fajnie, dodatkowo w masce, naprawdę skin jest mega spoko, ale również zawiera inne rzeczy, mega akurat mi się podoba ten kill-off, on jest mega spoko, jest takim niby prostym, podstawowym kill-offem, aczkolwiek przemalowanym i przyznam szczerze, że w grze wygląda również spoko, fajnie się mnie gra, więc jak najbardziej polecam. No i tak naprawdę najgorszym chyba motywem to jest lotnia, to jest najgorszy skin jaki to jest, aczkolwiek jest to podniebny żagiel, jest to kolor zielony lotni, więc generalnie jak najbardziej za darmo warto sobie odebrać, aczkolwiek jest to mega podstawowa lotnia, jest to taki standardzik, który jest tak naprawdę w rozdziale drugim był, w rozdziale trzecim, teraz też chyba, no i generalnie mega proste rzeczy, ale fajnie sobie je zdobyć, szczególnie, że możecie po prostu to ogarnąć sobie teraz i nie musicie poświęcać jakoś mega dużo czasu, a szczególnie pieniędzy.